Firma A oferuje 10 tysięcy złotych za pierwszy miesiąc i zwiększanie wypłaty za każdy kolejny o 5 tysięcy złotych. Firma B oferuje 500 zł za pierwszy miesiąc i będzie podwajać wypłatę za każdy kolejny miesiąc. I teraz pytanie, w którym miesiącu wypłata firmy B przewyższy wypłatę firmy A po raz pierwszy? No to żeby to rozstrzygnąć, to sobie zróbmy taką tabelę, w której obliczymy te wypłaty w kolejnych miesiącach i porównamy, jak to się zmienia. Jak to się zmienia w kolejnych miesiącach. Czyli tak, tutaj będziemy mieli firmę A, tu będziemy mieli firmę B, tu będą kolejne miesiące. No i tak, w pierwszym miesiącu wypłata firmy A jest 10 tysięcy złotych. A wypłata firmy B jest 500 zł. Dobrze, no i teraz w drugim miesiącu firma A dodaje nam 5 tysięcy do tej wypłaty, czyli wypłaci nam 15 tysięcy. 15 tysięcy złotych. W trzecim miesiącu doda 5, czyli wypłaci 20 tysięcy. W czwartym miesiącu będzie 25 tysięcy złotych. W piątym będziemy mieli 30 tysięcy złotych, w szóstym miesiącu 35 tysięcy złotych, w siódmym miesiącu 40 tysięcy złotych i w ósmym 45 tysięcy złotych. No to na razie może tyle starczy. I zobaczmy, jak to będzie z firmą B. W pierwszym miesiącu 500 zł, w drugim podwaja nam wypłatę, czyli 500 razy 2 to będzie 1000 zł. Następnie znowu tę liczbę podwaja, czyli będziemy mieli 2000 zł w trzecim miesiącu. W czwartym będziemy mieli dwa razy tyle, czyli 4000 zł. Potem będziemy mieli 8000, bo muszę znowu pomnożyć przez 2. Teraz jak będę mnożył 8 przez 2, to będę miał 16000 zł. Następnie mam 32000 zł. No i widzisz już, że to szybko rośnie i wreszcie tutaj mam 64 tysiące złotych w ósmym miesiącu. Dobrze, że tutaj do tego ósmego dojechałem, bo w siódmym jeszcze firma B wypłacała mniej, a w ósmym już wypłaca więcej. Tutaj już mamy odpowiedź, tak? Bo to jest właśnie ten miesiąc, kiedy pierwszy raz wypłata firmy B przewyższa wypłatę firmy A. Czyli odpowiedź jest, że to jest ósmy miesiąc. Ósmy miesiąc. To jest ten, w którym wypłata firmy B przewyższy wypłatę firmy A po raz pierwszy. No i tutaj mamy do czynienia, popatrzmy, z porównaniem wzrostu wykładniczego i liniowego. Tutaj ta wypłata firmy A rośnie liniowo. Za każdym razem tutaj my dodajemy 5000, dodajemy stałą wartość. Tutaj jak przechodzimy, to znowu dodajemy 5000 zł. I tak dalej. Za każdym razem dodajemy 5000. Tutaj natomiast tę kwotę mnożymy przez czynnik 2. Razy 2, razy 2. Czyli tutaj mamy do czynienia ze wzrostem wykładniczym. Tutaj był wzrost liniowy, a tutaj mamy wzrost wykładniczy. No i możemy tutaj na rysunku sobie zobaczyć, że taki wzrost wykładniczy zawsze wyprzedzi taki wzrost liniowy. Bo jak narysujemy to na wykresie, to taki wzrost liniowy, no to będzie, jego wykres będzie linią prostą. Tutaj powiedzmy mamy x, tutaj y. No to wzrost liniowy, no jest taka linia prosta. Natomiast wzrost wykładniczy, to wygląda tak, on nawet może wystartować tutaj z od mniejszej wartości. Może tutaj na początku rosnąć wolno, tak jak mieliśmy tutaj. Ale on rośnie potem coraz szybciej i zawsze prędzej czy później przetną się te wykresy i ten wzrost wykładniczy, ta funkcja wykładnicza zacznie przyjmować wartości większe niż ta funkcja liniowa. Wyprzedzi ją. Oczywiście mogłoby tak być, że tutaj ta funkcja liniowa mogłaby mieć jakieś bardzo duże nachylenie. Mogłaby na przykład mieć jakieś bardzo duże nachylenie. Takie na przykład. Ta funkcja wykładnicza mogłaby startować jeszcze wolniej. Tutaj jakoś bardzo powoli na początku. Ale ona potem będzie przyspieszać, będzie rosła coraz szybciej i szybciej. I gdzieś tam daleko, poza obszarem, który tutaj musi mieć na rysunku, ta linia przetnie tę linię i ją wyprzedzi. Będzie wzrastać szybciej niż ta
funkcja liniowa. I to jest właśnie fajne we wzroście wykładniczym, że on zawsze dogoni i wyprzedzi dowolny wzrost liniowy. Funkcja wykładnicza zawsze funkcję liniową dogoni i wyprzedzi.